Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Fiopistyczny Rolnik. Dzisiaj zapraszam Wam na kolejne siewy kukurydzy, ale nie usługowo, tylko Damiana i niestety po rzepaku. Rzepak został zlikwidowany, nie ma co tutaj obijać bawełnę, daliśmy ciała. Uczymy się na błędach, mamy nauczkę na przyszłość. Powiem Wam szczerze, nie szkoda i zarazem szkoda, ale zaraz się dowiecie o wszystkiego. Kamerę na głowę zarzucam i Wam opowiadam. No i dobra, jesteśmy. Nie nagrywałem chyba 3-4 dni, bo cały czas tylko siałem kukurydzę usługowo. No więc myślę, że nie będę po prostu nagrywał tego samego codziennie. Jesteśmy dzisiaj u Damiana, siejemy 10 hektarów. Jak to się stało, że po rzepaku? Po pierwsze, rzepak na tym kawałku, mała obsada, paskudny, więc nie było warto. Tutaj zapomniałem kamerki wziąć ze sobą, jak tutaj uprawiałem, szykowałem wczoraj. Ale to już mniejsza z tym. No i szkodził, to mi się nic nie przepchało. Tu mi się kotłuje. Ale wykrywa ziarno. Wykrywa ziarno, bo czasami się potrafi tak przytkać, że kółka nie mają jak zarzucić tego ziarna, co nie? I wtedy się dzieją dziwne rzeczy. Ale dobra, wracając do tematu. Rzepak ogólnie został podspalony przez nas dwóch, nie? Bo moja wina i Damiana wina. Bo zakończyłem kreski pszenicy od pastów i zostało tam może z 200 litrów. Zostałem jeszcze od pysku, jakoś tak wyszło, że zostało, ale mniejsza z tym. Damian, ja wtedy coś innego robiłem w polu. Damian nalewał kreskiwacz cały. Nie wypadło w ogóle z głowy to. Ja przyjechałem na gotowe i pojechałem pryskać, to pryskałem wszystko w rzepak. Później za wieczorem sobie przypomniałem, że opryś został. No ale byliśmy pewni, że on nie wypłukał, mniejsza z tym. Byliśmy pewni, że jednak coś tam się nic nie stanie. No i jednak okazało się 3-4 dni później, rzepak po prostu ochlał. Wiecie, stał normalnie, ale liście wszystkie w dół, nie? Martwa roślinka się zrobiła. No i niestety trzeba było podjąć decyzję szybką, że likwiduję wszystko i siejemy kukurydzę. Damian sieje. Ja to liczyłem nogi, już mówię o przyzwyczajenia. Siejemy tutaj, sieje Damian kukurydzę. No i po prostu powiem Wam szczerze, wszystkich kawałków nie szkoda, tylko jednego szkoda, bo tamten był bardzo ładny, a reszta to średnia. A miałem sprawdzić wątki, co tam się bojają. Teraz pójdę. Średnia jakość była. No jest z jednej strony dobrze, z drugiej strony słabo, bo kosztami. No i właśnie siejemy właśnie kukurydzę. Około 80 tysiąca nasion. Sezon już prawie zamknięty, został mi jeszcze siew usługowy na tą środę. 3 hektary tylko, więc przyjechać i brać się za siew. Ja. Ogólnie dobrze, wszystko idzie ładnie. Sobie pykamy 7,5 na godzinę, 1760 obrotów. Spalanie na godzinę 15 litrów teraz, no ale taka średnia to tam chyba wyjdzie 13, co nie? To teraz górka pod górkę, w dół, tak wiecie, w kółko. Na godzinę 3,3 hektara, no to te 3 zasiejemy dzisiaj, bo kawałki mamy potężne wręcz. Tutaj mamy 5, tam na duszycie mamy 3, kolejne mamy też chyba 2, więc takie fajne kawałeczki, gdzie naprawdę nie trzeba się bujać, tylko fajnie się będzie siało. Ogólnie też Wam powiem, że rzepaki w tym roku w ogóle nie wyglądają. Nie ma rzepaków.
jak tam w ogóle odcinek z humusem. Ja to nagrywam dzisiaj, czekajcie, dzisiaj mamy który maja? 7 maja, to nie? 7 maja nagrywamy. Ja się po soję dzisiaj jeździłem, więc soję tak będziemy siać. Więc roboty jest, a jest. Żona zła, bo codziennie jestem tutaj. No ale druga robota moja, więc też wiecie, chcąc coś tam zarobić, to człowiek musi się czasami poświęcić. Teraz wyjdziemy, pokażę wam jak to wygląda. Taki nagram dłuższy. Moment. No mówię, pole też długie strasznie, bo nie wiem, 2 kilometry na pewno ma. Będę musiał sobie zmienić te ustawienia zegarka, bo mam zły czas podany. Monitor, dwa poprzeczniaki zrobiłem. Już tak się nauczyłem, że po prostu pierwszą ścieżkę przekraczam, od razu up do góry i ten. Dobra, idziemy zobaczyć ten. Czekajcie tylko za swoje. Trzeba było coś sobie zjeść od rana, tylko wiecie, śniadanko na bosaka, znaczy na bosaka bez butów, bo cały dzień człowiek w tych butach, to wiecie co, idzie się ugotować wręcz. Kukurydza leży, dobra, o to chodzi, że mam tutaj worki, żeby mi się nie przydzierawiły czasem. Nie, ładnie leżą, nic się nie dzieje. Nawozu naciekło, ale to nic. Moje nawozu, moje wody naciekło, ale to nic. Dobra. Siejemy. A głębokość gdzieś jest około 4-5 cm, to zależy od podłoża, ale raczej ta redlica kontur utrzymuje ładnie głębokość, więc nie ma co narzekać. Nie mówię bez bucików, bo to tragedia. Dobra, ja sobie tutaj ogarnę z czasem. A i git. 12, tylko 36. Dobra. No, siejemy dalej. Tu i kawałek, tam zakończyłem. Prawie wyszło idealnie, ale dwie sekcje musiałem, znaczy cztery wyłączyć, dwie zostawić. Wyszło tak od miedzy, perfidnie. Ale spoko, wyszło i tak. Tu siejemy kolejny kawałeczek. A już no dobra, tędy będziemy chodzić sobie. A dobra sprawę, możemy w kółko jeździć, bo jest tak potężne to pole. Ale niech tam wyjdzie przy miedzy mozaika, bo ja sobie też pozwolę wyłączyć sekcję, jeżeli taka będzie potrzeba. No i zobaczymy, bo powinno mi z tych dwóch kawałków jeszcze zostać trochę nasion, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy już na gospodarce trochę nasion, tak plus worka, ale to strasznie na późno są. Ale to wiecie, jakby tam dosypał, to tam nic się nie stanie. Ogólnie nie wiem, czy mówiłem, klima w Dżondzie, że nie działa. Jadę na zwykłym chłodzeniu.
Normalnie w taką pogodę się nie da wytrzymać, już w spodenkach tu jeżdżę. Wczoraj też w butsakach jeździłem, bo się nie dało wytrzymać. Przy uprawie wentyl motora 64 stopnie, wczoraj miał 94,3. Więc ciężko było. Klima działa, bo przewód od co idzie od klimy do od stojnika, czy jak to tam się nazywa, za zakłóciem po prostu pęk, to nie, i czynnik uciek, trzeba zakłóć nowy przewód. Nie taka łatwa sprawa, na dobrą sprawę byśmy sami to zrobili, ale przewód zaczyna się od sprężarki, czyli z tego miejsca leci i leci tak, tu przed kabiną skręca na środek, potem i pod fotelem jest koniec. No i nie ma jak ręki na odłożyć, więc niestety czekamy na serwisanta. Nie zamówił kabel i czekamy teraz, aż łaskawie go wymieni. Bo powiem wam, tragedia. No i tak cały tydzień się męczy, cały siebie się męczy bez klimy. To to pryska w taką pogodę, Boże się. Może jakby się udało dzisiaj wrócić wcześniej do domu, to może bym humusem poleciał, pszenicę, jęczmień, niż rzepak, nie. On już zaczął kwitnąć, więc nie ma sensu jeździć po nim. A tym bardziej, że mówię ostatnio w pole, więc mija to się z on tam pryska, czy coś kurzy, może i kurzy. Tamten kawałek 5 hektarów zasiałem 2 godziny. Więc myślę, że dobry czas. Szczerze mówiąc, powiem godzina 3 hektary zasiać. 2 godziny 6. Ale to z Damianem chwilę stałem, dwa razy gadałem przez telefon. A to żona dzwoni, a to ktoś tam, i tak wiecie. Cały czas wtedy na telefonie. Będę jechał, to najwyżej zajadę na gospodarkę, zarzucę sobie ten jeszcze tego pół jednostki, tego późnego, żeby mieć w razie W na dosypkę. Bo ta tabela, wiecie, producenta była robiona, ustawiam na kilku silnikach, ale lata swojej pracy i tak dalej, może być już, mogą być zużyte tarczki, może być też, nie wiem, no zębatki pozużywane, no przykład, no wszystko ma wpływ na to, więc po prostu trzeba wziąć to pod uwagę, że ja tam mówię zawsze te 2000 więcej w sumie, czyli jak mamy to 80 tysięcy wysiewa, więc tak na pograniczu jesteśmy. Tutaj poślizg koła raczej nie jest, bo tutaj koło jest tak potężne, że poślizg może wahać się w 0,5%, tak? I tak lekki ziemię. Też fajnie, że jak chciałem dziś te wszystkie kawałki ostatnio, to ludzie chcieli naprawdę, o tu będzie prysko. Nie wiem, że będzie prysko, że tak. Bo chciałem na takich fajnych kawałkach. Jeden naprawdę za pirtki takie 10-arowe mi dali nawet. To już było, wiecie co, porażka. Porażka. No dobrą sprawę, tu będzie teraz tamto takie całe przyjazdy. Sypywać. Wcześniej siałem tym, Boże, czekajcie, bo tu ma mało nasion. Tu nie z dekalpa, tylko kurde. To też, a mam tutaj, zobaczcie jakie piękne nasiono. Równe, ładnie zaprawione. I siałem odmianą z Agri Dalgety. I odmiana
inwentywę, a teraz siejemy z dekalb i odmiana jakaś DKC 3623, nie wiem czy to odmiana czy co to, nie mogę już czytać nazwy, ale mniejsza z tym. Dobra, damy kazał sieć jak siejemy, bo może zabraknąć, ale nie powinno, ale zobaczymy. No ale już widzę, że będzie mało. Już widzę, że jest mało. Tutaj więcej wczoraj deszczu spadło. To w ogóle spadło tak, że masakra. Też ładnie nasiono. Powiem wam, że Dekalb i Agri mają najładniejsze nasiona ze wszystkich producentów. Naprawdę siałem on takim chrupnem, że to jest strach pomyśleć. Strach pomyśleć, co to ludzie kupują i jak wciskają ludziom ten nasiona. My tutaj bez nawozu siejemy, bo to wiecie, stanowisko po rzepaku. Więc co to więcej? Jeszcze dwa wołki mam, dobra. Stanowisko po rzepaku, to co to siać nawóz? Ja już mam swoje punkty tak zwane nasypu. A na końcu zawsze sobie wiadereczkiem już nasypuję. No i chyba nam i tak trzeba będzie jednostkę dowieść i tak. Stawię telefon. Może to zsypowanie tej kurwy, to powiem wam. Tragedia. A później się okazuje, że w jednym jest za dużo, w drugim za mało. To sypuj. Teraz to najwięcej będzie. Dobra. Wołki ładnie składamy, żeby nie było, że naśmieciliśmy. Idziemy siać. Tu. Aj, mogłem kurde zajechać, szczerze mówiąc, po ten resztki te, ale najpierw mi tato na miana przywiezie. Dobra, ja rozkładam znaczniki i siejemy. Dobra, siejemy ostatni kawałek. Wczoraj uprawiałem już deszcz, skończyłem deszcz, temat widać, ale wam pokażę, widać fajną różnicę, to przed deszczem było uprawiane, teraz zobaczycie po deszczu jak się uprawiało. A to było w trakcie deszczu. Zobaczcie jakie odwrócone role.
Sucho jak ten. Da radę zamykać, dało radę. Przyklepało, nie widać śladu. Widzicie, pojechałem, zapomniałem wyłączyć sekcję. Tutaj tak, tutaj muszę dojechać do końca drogi. Ja sobie tutaj tak upuszczę. Najładniejszy rzepak tutaj. Tu, bo najbardziej mi to było szkoda. No ale mówię, każdy ma popełnia błędy, po które popełniliśmy my też. Zdarza się, trudno. Bo nasionka leżą. Szybko przyczniaki robię, żeby to miało więcej nogi. No dobra, pół pola mam, ale nasion mi ubywa, także teraz mi nie starczy chyba. Tu mam, tu jeszcze jest. A może tak? Kurde, Ameryka by była. No to kurde jest tak, że... A może chyba zabraknąć. A może jednak nie. No, na B4. No i elegancko. Ja mówię, to mogło być powycierane z rolki i tak dalej. No ale jest git. I tak ładnie, chodźcie fajnie. Jest tak mokro, że masakra. Dobra, jedziemy. Jeszcze kilka razy objedziemy. Ogólnie ładnie się sieje, ja powiem wam szczerze. Fajnie mięciutko, bo na 10 cm wzruszone, wymieszane fajnie. No mówię, rzepak tutaj był potężny. Ale też został, był chlapnięty, więc miało się z celem zostawienia go. Siejemy tak, ile damy. No kurde, nie, no już jest sporo, jeszcze mi zostało. No ale zobaczymy, może się uda to zasiać. Fajnie by było, jakby to zasiał jedną odmianą. No trochę szokuje ta przykładnia, bo jest, mówię, na 78 tysięcy, dokładnie zaraz wam powiem ile. Bo to Amazona ED001 przykładnia, co nie, bo tam jest X i Y, co nie. Jeszcze w innych modelach była Z-ka, ale to nie mamy. Mamy tarczę na 30 ziaren i 30 otworów tak zwanych. A tutaj widzę, przytkało się, nie, przytkało, okej. Mamy na X-ie i mamy na 77 973 ziarna. No ale mówię, no może to 78, 2000 może oszukiwać, co nie? Może zawyżać albo zaniżać, to tutaj widocznie zawyża. Co 75, więc... nic nie zrobimy z tym, bo pięterko niżej. Już jest tylko 73 tysiące, więc 5 tysięcy różnic. A to po 5 tysięcy skidać na każdym tym, różnice. No nic, trudno, siejemy tak jak jest. Starczy, ma starczyć. Tak wyliczone, że ma starczyć.
Nie mówisz to. Ktoś dzwonił? Nikt nie dzwonił. 17 mamy godzinę. 5 godzin sieje. No i skąd jest? Jeszcze z pół godziny do siana będzie. 10 hektarów. Więc luz, malina. Te znaczniki straszne są, powiem wam szczerze. No czekam na dostawę ziaren na wszelki wypadek. Na pewno ich je dosypię. To nie, nawet nie będę zważał. Tylko że jeszcze mówię, z 4 razy, jeszcze 2 razy obejdę i znowu wyskoczę, zobaczę, bo tam w jednym jest już malutko. Na poniedziałek mam pluskanie usługowe u klienta 5 hektarów. To jest spoko, bo prawdopodobnie wydzierżawimy od niego pole. Znaczy damy wydzierżawi, więc kolejne hektary przybędą. Pomykamy. No jest z 6, a to na pewno trzeba obejść. To nawet widać, kiedy też zaczął padać. Trzeba się jednak na tył palcu przeciwnika, bo czasami jak się przypcha ziemia, to potrafi nie zakrywać. Kółka nie mają czym zakryć i działka są na wierzchu, akurat ostatnio mi się to zdarzyło, ale cofnąłem, kołem przydusiłem, więc nie testa. Dobra, co to będę więcej nagrywał. No dalej sieję, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Pod koniec już nagram, jak będę kończył. Czy wystarczyło, czy nie, obstawiajcie. Dobra, nagram końcówkę. Kurde, to idzie po tych samych rodlicach. Chciałem sekcję powyłączać, żeby to nic się nie działo. Nic nie wyłączę, trudno. Ale znaczniki chowamy, zabieramy, bo już nie są potrzebne. Niestety tato Damiana przewoził mnie jeszcze tam pół jednostki. Bo trochę trzymało by było, powiem wam szczerze. Trzymało. No i tak teraz na końcu stanę, to wyczyszczę trochę, bo na stan dzisiejszy koniec siania, no widzicie? Jeszcze malutko by było, by zabrakło na 2 przyjazdy. Te kółka nie dają rady ten. A znajdź rzepak teraz, to będziesz święty. Tak czasami człowiek chce specjalnie znaleźć, pokazać klientowi, to nie ma. Oj, wracam do żony, do syna, posiedzę, ale bolce widział, ja pierdolę. Taka nie ta. Idę ponownie do bleczki, bo jak ta pijak dyknie, to nie ma co się śmiać.
Wiecie, o co chodzi? O to chodzi, że jak się jedzie szosą, to wiecie, może być boom, a my nie chcemy boom. Zmienię to na te nowe. A jeszcze by było ok. Ty, patrzcie, nie wejdzie. Kurde, jeszcze mi się zamknęło. A, butek grubszy są. Ta jest cięższa. Nie, no powinna wejść. A nie, grubsza jest jedna, no. Tak, to strasznie się wygrało. O, tak powinno być, to się nic nie stanie. Inaczej dusi, a tak to przełamuje. Więc też źle zapinam po prostu ten. No. O. I nic się nie będzie działo, dobra. Tym akcentem kończę tego vloga. Było mi się bardzo miło was gościć. Johnemu też. Więc widzimy się gdzieś tam na okruskach na pewno jakiś. Jeszcze raz na pewno się wybędę, bo klient dzwonił dzisiaj do wymiana, że... że tam ma 3 hektary, żeby dzierżawił i chyba. Mówi, będziemy siać. No, dzięki za wpadnięcie, trzymajcie się, do następnego, hej.